Piłka pada na Maltę, gdzie Bielszczanie rywalizować będą o awans. Artur Popławski już w 40 niespełna sekundzie spotkania otwiera rezultat tego spotkania. I znów korner dla Bielszczan. Biel znakomicie dostrzegł Stefan Rakić Łukasza Biela, niepilnowanego w samym środku pola karnego. Popławski tym razem już bezwzględnie lokujący piłkę w bramce, mimo prób interwencji Dudy. O jeden punkt za Lubawianami drużyny Dremana i Gliwickiego Piasta. Tymczasem kolejna sytuacja bramkowa i zanosi się na to, że Artur Popławski, jak to zwykli mawiać piłkarze, futboliści, sportowcy, ma prawdziwy dzień konia. Dokonania strzeleckie popularnego Popiego w bieżącym sezonie to gol numer 12 w bieżących rozgrywkach. Jeszcze jedna szansa, Mateusz Ferreira. Zabójcze sekundy dla graczy Górnika Polkowice. Przenosimy akcję na drugą stronę oraz swoją uwagę. Michał Kubik! Mocno bita piłka przez Popławskiego. O, strata Michała Kubika. Niefrasobliwość doświadczonego gracza rekordu. Biały, szykujący się do uderzenia. Ale tu doskonale w obronie Sebastian Leszczak. Jego solowa akcja zakończona uderzeniem i świetną paradą Grzegorza Dudy. I już w 32 minucie rekordziści ruszają z kolejnym atakiem. Efektownie piętką Leszczak i znakomicie, atrakcyjnie dla oka wyglądała cała ta akcja. Leszczak do Surmiaka, ten do ustawionego przy dalszym słupku Stefana Rakicia. I w 32 minucie meczu rekord obejmuje prowadzenie 6-0. Za tydzień o 20 zaś konfrontacja rekordzistów z gospodarzami Luxor St. Andrews. Tymczasem Kamil Surmiak bezwzględnie dla rywali w polu karnym, podwyższający w tej samej 32 minucie meczu wynik na 7-0. W poprzek do Krzępka jest Rakić w polu bramkowym. Michał Marek próbował ratować sytuację, nieskutecznie jednak. Michał Marek bezwzględny dla swoich rywali. Bezpośrednie uderzenie, celne uderzenie Łukasza Biela z odległości około 10 metrów. I to już końcowe, dosłownie sekundy tej potyczki. Rozlega się syrena obwieszczająca publiczności fali przystartowej 13. Już to koniec spotkania. 9-0 wygrana rekordu.